To nie imię. Coś innego. To nie brzmi jak imię. Rzęsista. To miejsce. Kraina. Pradawna kraina. By tam dotrzeć, należy wspiąć się po zdradzieckim zboczu. Zwisa. Nie. Nie. Nie wspiąć, tylko... To droga, ścieżka przez gęsty ciemny las. Ach, tak. Jest świątynią, a w jej sercu stoi coś niebywałego. Miejsce czczone przez wszystkich, którzy je znają. Zaś w jej środku znajdują się tak. Drzewa. Drzewa. Jedno czarne, niczym czysty chyba, drugie. Białe jak kość. Ich żywica skrywa zabójczą truciznę, lecz rosną obok siebie od tysięcy lat. Zwracają się ku sobie, jakby walczyły lub... Ich korzenie oraz gałęzie biją się i zapadają. Owijają się wokół siebie nawzajem, tworząc jeden spleciony pień. A ich żywice zmieszały się, tworząc życiodajny eliksir. Rzęsistą wodę. Jaką ma moc? Moc? Tak. Jaką? Kto ją wypije? Kto skosztuje rzęsistej wody? Posiądzie dar widzenia. Jasno widzenia. Pozwalający wejrzeć w najgłębsze zakamarki ludzkiego serca. To głodna, potężna magia, silniejsza niż cokolwiek, co dotąd poznano. Ten kosmiczny smoczy potwór wywołuje wir energii i powoduje fale na sferach, które dochodzą do nas jako wibracje, a i przy większym obrocie tej siły zostaną strącone planety. Twórczy układ ciemnego uzurpatora zostanie zburzony i zostanie odsłonięty prawdziwy świat w połączeniu energii dobra i zła, a inaczej energii męskiej i żeńskiej. Miejsce Attamma. Żywi przemawiają z środka ziemi do zabitych tutaj, gdzie ziemia jest w rozsypanych kościach na okultystycznym cmentarzu w ich ciemności, z której uzyskali świadomość, a to im pozwoliło uwierzyć, że żyją na zewnątrz ziemi, w genetycznym rozdwojeniu, gdzie podział energii męskiej i żeńskiej stanowi także element tego bliźniaka. Jednak wszystkie starożytne mandale z krzyżem w okręgu i z drugim krzyżem przecinającym pole, oznaczają na powiązanie dwóch energii w jeden punkt centralny. Fragment z filmu Tolkien, bajka o rzęsistej. Wyraźnie nas naprowadza na to miejsce, które jest dostępne praktycznie dla każdego, kto zachował jakiekolwiek ludzkie uczucia. To nie imię, to coś innego, to nie brzmi jak imię, na przykład Atta, czy też Attamma. To raczej jest miejsce, jak od słowa światewit wychodzi nam święty Atte, wit. Święty Atte, jak święty Atta, co może oznaczać świat, czyli miejsce. Wit jest naprowadzeniem jedynie na męski człon jako jeden z dwóch elementów całości. To jest jak rzęsista z Tolkiena, to jest miejsce, kraina, pradawna kraina. Aby tam trafić, trzeba się wspiąć po zdradzieckim zboczu. Być może tutaj chodzi o sam ciemny kosmos, firmament. Ogólnie to jest jak pas, jak droga przez ciemny las, przez sfery. A tam jest w świątyni coś niebywałego. Pałac Wszechrzeczy. To miejsce czczone przez wszystkich, którzy ją znają, a w jej środku znajdują się drzewa. Jedno czarne niczym czysty heban, a drugie białe jak kość, można to porównać też jako czarny kosmos do białego mleczka pałacu. Ich żywica skrywa zabójczą truciznę. Lecz rosną obok siebie od tysięcy lat. Zwracają się ku sobie, jakby walczyły. Ich korzenie wiją się i zapadają, owijają się wokół siebie nawzajem, tworząc jeden spleciony pień. A ich żywice mieszały się, tworząc życiodajny eliksir. Rzęsistą wodę, a kto wypije taki eliksir i rozkoszuje rzęsistej wody, posiądzie dar widzenia, być może chodzi o dar wtajemniczenia do poznania prawdziwych map świata i jego kształtu. Co pozwoli wejrzeć w najgłębsze zakamarki ludzkiego serca i być może samego pałacu kart. To głodna, potężna magia. Silniejsza niż cokolwiek dotąd poznano.
to oznacza wszystko, że też możemy stać się tym miejscem jakby w tym miejscu, tak jak w legendach, ludzie jako bogowie zjednoczyli się z drzewem życia, to jest Attamma. Jedno, w eksplozji powiązania. Właściwie to miejsce nie może być osobowe, czy też dwuosobowe, zjednoczone ani rozłączone, jako Atta czy też Amma. Nieśmiertelność, to uzyskanie tej pełni, tego miejsca, bez podziału na osobowości, to dar z pałacu wszechrzeczy i z podstawy ziemi, czyli z jednego miejsca i zrozumienia. To jest właściwie ta superistota. To głębia głębi. Nie ma w tym związania formy ani zmiennej formy, to nie jest ciasna indywidualność. Wbudowując taką moc w rzeczywistość, nasz świat nabiera pełni kształtu. Wtedy otrzymujemy szansę na spotkanie z konstruktorem tego miejsca, którym jest to samo miejsce. To kart centralnego pełnego oblicza prawdy. To spirala poznania. Spiralna świątynia. To miejsce nie musi być odwzajemnione uczuciem, bo jest nim w samej wszechrzeczy, bo inaczej w tym miejscu byśmy poszukiwali tylko zadowolenia. Jednak nie jest to żadna zmysłowa tęsknota, bo wtedy to miejsce staje się interesem, czymś pożądanym, czymś do zdobycia i opanowania, to nie jest potrzeba do uzyskania jakiejś technologii, aby uwiarygodnić moc. To jest pełnia, a nie coś, co można określić intelektem, gdyż tego nie odróżnia się już w niej siebie. Do tego musi zniknąć złudne pojęcie ja, osoby, Boga. Tak samo kształt ziemi objawi się w normalnym obliczu, gdy straci swoje pojęcie o fałszywym wyobrażeniu o tym, co kryje się pod pojęciem kształtu. Dlatego kształt zewnętrzny jest nieistotny, a istotny jest środek kształtu, w tym przypadku jesteśmy w środku ziemi i jesteśmy w pełni już doświadczeni, i niczego więcej nie musimy doświadczać, oraz niczego więcej nie tworzyć i nie działać. Ta pełnia środka ziemi nie ma żadnej cechy, czyli poczucie oddzielnego istnienia, a wtedy nie trzymają nas więzi cywilizacji. To piękna prostota życia i nieskomplikowany kształt. Tutaj mamy jak na tacy podany centralny pałac wszelkiego istnienia jako to miejsce. Środek ziemi. Wojna, która trwa, jest wykierowana prosto w to miejsce. Jako centrum wszechświata, gdzie ukrywa się przed nami fakt o tym, że żyjemy w środku ziemi. A całe te chemtrails, to przymiarki do otwartego konfliktu z centrum wszechrzeczy, aby jeszcze bardziej zdemonizować ludzkość i zachęcić do wojny z ukrytą prawdą. Ciemni próbują nas odciąć od tego miejsca za pomocą zimnego lasera i odcięcia od tlenu, oraz tym samym zrobić ludzi w nieśmiertelne zombie bez funkcji życia. Bioroboty, które nie będą w stanie mieć uczuć, bo tutaj chodzi o skasowanie naszych odczuć, które są katalizatorem do tego miejsca. I każdy człowiek posiada ich moc, póki ma w sobie kart. Cała ta wojna ma na celu zatrzymania funkcji serca, mózgu oraz innych organów, które są połączone z przyciskiem do naszej superistoty poznania. Jednak wszystko ma być zalane izotopią, przez rozpylanie do pogorszenia zdrowia i psychiki, co w następstwie będzie prowadzić do wielkiego buntu, przeciwko własnej naturze i swoim uczuciom. Ludzie sami już tworzą syntetyczne jedzenia i uczucia. Przechodzimy do nieśmiertelnego wirtuala, a następnie w astral. Wszystko po to, aby oddalić cię od miejsca Attamma. Żebyś po prostu tam nie był. Ale my wiemy, i czujemy, że tam po prostu się jest od tak. Bez zamierzenia, i bez wyścigu, bo jest ci to dane jako dar, i przymierze. Nie zabiegałeś o to ani o pamięć tego miejsca, to jest twoje miejsce, nadane, wpisane w twój kod istnienia, w kart serca, w linii DNA jako drzewa życia. I nie ma tam też nic osobowego, jakby twojego, ale jesteś tym wszystkim w jednym miejscu. W tym sensie, że jak już tam jesteś, nie jesteś ja. Tylko jako miejsce. Jesteś nim, w jej centrum. Oto miejsce jest ta cała wojna. To wojna o potężną moc, którą sam jesteś. Dlatego, że większość zdemonizowanych ludzi nie ma już tam powrotu. I chcą się tam dostać siłą, albo przez ciebie, ale dla nich to miejsce już nie istnieje.